by nam przeszedł. Też tak, że w najbardziej obskurnych miejscach, w jakich... Cześć, tu Mario i Jola z kanału Mariola Podróży. Podróżujemy rowerem po Wietnamie i mówimy wam dzień dobry. Dzisiaj mamy w planie przejechać jakieś 30 km, a pojutrze prawdopodobnie będziemy widzieć się z innym youtuberem. Youtuberem, z Kasią i z Mateuszem. A nawet youtuberem. Come on. Tak, to był nasz pierwszy pobyt w Natro, w ogóle w historii. Ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ... Żeby uściślić, nie każdy wie, w Wietnamie są różne kategorie spalarni, no wszędzie, tylko że tutaj inaczej się one nazywają i my musimy to obczaić, żeby łatwiej nam było znaleźć nocleg. I tak, jest Cash San, czyli to jest hotel, potem jest Nangi, czyli... Guest house, motel. Jest jeszcze na tron, no i my to tłumaczymy. My to tłumaczymy jako homestay, czyli właśnie taki przybytek, w którym spaliśmy dzisiaj. I on generalnie jest zaliczany do najtańszych. Najtańszych z najtańszych. No, i w ogóle do tej pory, jak chcieliśmy gdzieś właśnie na tron spać, to z reguły ludzie się krzywili. Mieliśmy wrażenie, że to tak jakby tylko było dla Wietnamczyków, jakby oni nie, na tronie mogli nas zarejestrować, nie wiem, takie mieliśmy odczucie. No ale jak się wczoraj okazało, nie było z tym najmniejszego problemu, więc nie wiem, może po prostu mieliśmy pecha, ale wszystko było obłożone do tej pory, to co chcieliśmy, kiedy chcieliśmy spać na tron. No może, no w każdym razie nocleg nas kosztował tutaj w przeliczeniu na polskie złotówki jakieś 27 zł, przy czym było pachnąco, świeżo, czysto, jak no porównam to do niektórych hoteli czy guest house'ów, to było lepiej, naprawdę lepiej. Jeden z Wietnamczyków właśnie harczał na Ola. Jechał na motorze, wyprzedzał ją. A co, zajechałaś mu drogę? Nie, właśnie nie, jakoś tak nie wiem, nic nie. Fajnie wyglądają tutaj te pola. Te kolory, a my docieramy do końca miasta i teraz właśnie takimi ścieżkami będziemy się poruszać. Więc takie trąbienie ze strony motorków mamy właściwie regularnie co 15 sekund, bo co 15 sekund przejeżdża jakiś motorek. Wydawało mi się, że to będzie taka fajna countryside. No spokojnie, droga jest fajna, bardzo fajna. Trzeba po prostu przywyknąć do tych odgłosów. Może to jest godzina szczytu. Tak, a tutaj jak Ola mówi, żniwa mamy. Kombajny. Hello. Pan, który stamtąd zbiera siano, transportuje to siano tutaj do tej parki. Motorówki, bo widzę tam silnik spalinowy. No i tymi kanałami gdzieś płynie. Tak obserwujemy te pola. Widzę, że tutaj jest pole świeżo po skoszeniu. Ja bym to podzielił na trzy wersje. Mamy żniwa. Mamy wersję taką po żniwach, gdzie widać, że jest rozryte. I jeszcze są takie pola, gdzie są sadzonki. W ogóle tak to wygląda, jakby mieli tutaj trzy albo cztery sezony, kiedy... Są żniwa? W sensie okresy wegetacji, tak? Okresy wegetacji, no. Zresztą mówi się, że ta delta Mekongu to wyżywia. Tak, samo dobro. Niezły pływak z tego bawoła. Co, Ola, też byś tak chciała? Godzina szczytu w wietnamskich wioskach. Zobacz. Jaki sznur motocykli.
skuterków. Nie lepiej popływać? Czuję się, że na tych wąskich dróżkach nie tylko motorki jeżdżą, samochody, tudzież jakieś takie minibusy też znajdują tutaj swoje miejsce. Służą się jakieś rośliny. To wielokrotnie też spotykamy. Oni w ogóle się nie przejmują tym, że to jest droga, że tu spaliny, że tu przejeżdżają motory, albo w ogóle auto może przejechać po tych rzeczach suszących się. Nikomu to nie przeszkadza. Hello? Pięknie wygląda, jak jedziemy. Nasza pierwsza przeprawa promem w tym roku w Wietnamie. Tu sami widzicie, jedziemy drogą, która się w pewnym momencie po prostu kończy. Tak, jest stop. No i to też wyjaśnia, dlaczego takie tutaj hordy w pewnym momencie motorków przejeżdżałem. Ja się śmiałem, że godzina szczytu, a to po prostu ludzie z promu wjechali. Tak jest. Grzecznie ustawiałem po lewej i prawej, to dlatego, bo tu auto jeszcze dodatkowo wjeżdża. O kurczę, ale się zmienił. Czuję, jak się wszystko buja. Ja tu liczyłem na to, że fajne timelapsy zrobi, ale pan mi pokazuje, że będzie to podnosić. To podnoś. Albo mnie okłamał. Jeszcze raz zostawiam. Autobem dopłynęliśmy na drugą stronę. Szybko, sprawnie, prawdopodobnie będzie nas to kosztowało 5000 zł. To by było trochę drogo. Będzie nas to kosztowało 5000 wietnamskich dongów, czyli 90 groszy. Bardzo ciekawa sytuacja. Otóż przepłynęliśmy i nikt od nas nie chciał pieniędzy. Byliśmy przekonani, że trzeba zapłacić 5000 dongów. Tak jak Ola powiedziała, czasami z nas zedrą, a czasami nie chcą. Kupujemy teraz jedzenie. To co widzę w pobliżu, to jedzenie bagietki. I targ kwiatowy. To są ciekawe te jak one się nazywają? Ananasy. Pokazywaliśmy te wiechcie porozkładane przy drodze, a tutaj już są związane. Mnie natomiast zaintrygowała ta droga. Jak widzicie, na samym środku jest jeden, a potem jest drugi słup. To się nazywa mistrzostwo budowlane. Niuchałam te badyle, one pachną. Rzeczywiście, to musi być coś a la tatarak. Ale jaki fajny widok. Czas sprawdzić co dalej. Ale wszystko wskazuje na to, że musimy jechać prosto.
Chyba, że w tym miasteczku sobie gdzieś tutaj cykniemy. Jak coś będzie ciekawego, żeby się zatrzymać, to się zatrzymujemy, a tymczasem jazda! Mamy łodzie wypełnione po brzegi zbożem i wydaje mi się, że tam z tyłu jest jakiś taki coś ala spichlerz. Nie? Masz na myśli po drugiej stronie? Tak, tam gdzie są te wory. Brzegu. No, bardzo możliwe. No jak widzieliście, żniwa tutaj trwają cały rok, więc mają sporo tego ziarna. Cynthia! Ja cały czas przecieram oczy ze zdumienia. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Że na tych barkach, na tych łodziach oni przewożą wszystko. Wszystko, ale naprawdę wszystko. Od produktów rolnych, zboża, bawoły przed chwilą widzieliśmy. Poprzez jakieś takie... motory, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Przedtem pływały barki i wiozły takie słupy betonowe, takie długie. Jeszcze przedtem widziałem, jak transportowali ławki takie odlewane. Co ino. No ale z drugiej strony sieć. Musimy pamiętać, żeby sprawdzić, jaki procent żegluga śródlądowa stanowi jakby w całości transportu wietnamskiego. Jestem bardzo ciekawa. A może wy wiecie, to nam napiszcie. Czyżby droga się znowu skończyła? Czyżby był kolejny prom tutaj? Tak to trochę wygląda. Hello, hello! Hello, hello! No tak. Co? Prom! Czas też na nas. My też wjeżdżamy na prom. Udało się. A gdybyście się zastanawiali, jak się steruje promem, to robi się to tak. Piękna dostawa kwiatów prosto z łodzi. Cudnie. I to wszystko na TED. Stoimy sobie przy kwiatkach. Odbywa się tutaj dystrybucja tych kwiatów. Tymczasem pan przekazał telefon do Oli. Dał jej do zrozumienia, że ma rozmawiać. I teraz Ola odbywa konwersację przez telefon pana. Być może z córką, być może z synem. No z kimś, kto mówi po angielsku. Co się dowiedziałaś, kochanie? Pan to mówił troszkę po angielsku. Pytał, czy zrobiłam sobie zdjęcie z kwiatkami. Jak się masz? O. Sympatycznie. Ciao. Hello. Dzisiaj mamy wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o pogodę. Właściwie takie słońce pojawiło się dopiero niedawno. Przedtem niebo było zachmurzone, czyli na rower idealnie. No teraz już się robi trochę gorąco, więc się mocno rozglądamy, gdzie będzie można zrobić przerwę.
być może napić się kokosa albo kawy. No a my cały czas podążamy pośród kanałów, pośród pól. No, fajna jest ta droga. No, dobre jest to, że nie ma tyle samochodów, co najwyżej. Pojechało siano kosy. Tak. Pojechało, popłynęło. Płynęło. Jeżdżą motorki, owszem, ale poza tym to się czuje trochę, jakby wyłożyli asfalt w dżungli i po prostu jedziemy tym asfaltem. Bye bye! Trzymaliśmy się na coś do picia i pani właśnie przed momentem szykuje nam Coca-Colę z lodem. Ale bardzo interesujące jest to, że ona tak wzięła tutaj stąd lód. Zresztą widzicie, w jakich jest kłaczkach i tak dalej. Wzięła tutaj, położyła, roztrzaskała. O, to są kawałki lodu. Teraz idzie nam to wrzucić do szklanki. Trochę hardcore. Tylko proszę bardzo. Come on. Kafe Sida? Kafe Sida? Or no? Podczas odpoczynku przyszedł pan i Mariusz uprawia z nim komunikację. Często jest tak, że właśnie mężczyźni ze sobą gadają. Niestety mnie nie pomijają, ale ja się wcale z tego powodu nie martwię. Po prostu obserwuję, co tu się dzieje. Tak, ja z panem używając translatora. Pan coś chce zakomunikować, że nie wiem, idzie, chce, żeby Mariusz z nim szedł, ale Marian się nie daje i cały czas używają translatora, próbuje się dowiedzieć, co on tak naprawdę od niego chce. Pan mnie właśnie prowadzi za rękę. Nie mam pojęcia gdzie, prawdopodobnie idziemy do innych facetów i będziemy jak mężczyzna z mężczyzną. Tak, trochę się czuję dość dziwnie, jak pan mnie, jak widzicie, trzyma za rękę i mnie prowadzi, no ale cóż, zostawiamy buty. Tędy? Dobra. A, chyba mnie przyprowadził do... Ho Chi Minh. Dobra, więc pan mi pokazuje, nie wiem, być może to są odznaczenia. A może pan jest w partii? Nie, pan był... Hi? Nie. No, idę. Znowu mnie trzyma za rękę. Nie rozumiem pani, o co się chodzi, ale widzę, że tutaj pani sobie po prostu śpi. Kurde, chyba mam usiąść. I co? Trochę się zaczynam bać, co tu się będzie działo. Więc pan poczęstował mnie papierosami. Oczywiście nie palę, ale próbował. Miało.
No, no, I don't smoke cigarette. How old are you? Bamui so. Yeah. Bamui so. Nhiêu tuổi vậy? 65. 65? Yeah. Chào. 65. Chào nam? Chào nam. To chyba ma 65, ale nie wygląda na tyle. Mariusz w końcu dał się namówić i poszedł z panem. A my tu z panią sobie pożeramy orzeszki w karmelu. Obstawiam, że będą chcieli, żeby z nimi chlał alkohol. Więc bardzo szybko Mariusz się wróci. Jednak pan ma 65 lat, tu jeszcze chłopacy przyszli. What's your name? Ale wie pan mnie. No, no. No, no? A jeden nie. Ciekawe imię. Bye, bye. Bye, bye. See you. See you again. See you again. Idę po swoje laczki. Inga. Bye, bye. Także co, pan mnie zabrał do swojego domu, pokazał mi portret Ho Chi Minha, pokazał jakieś tam, nie wiem, czy odznaczenia jego, czy cokolwiek. Przyszło 3-4 chłopaczków, pogadałem sobie chwilę z nimi, popatrzyłem na starszą panią, która leżała. Jak spytałem, co jej jest, to translator przetłumaczył katastrofy, czyli chyba nic pozytywnego. W każdym razie, o kurczę. Dach zarłem. Wracam teraz do Oli. Na wypasie przejazd mamy. Jak w bajce. Bardzo ładnie. I te drzewka oskubane, z których wyrastają teraz żółte kwiatki. Jak się zastanawiam, jak tych listków tam było z 2000, żeby je wszystkie oskubać, czujesz? Z zabawy? Pewne rzeczy, które... Sinciao! Młode Wietnamki. Hello! 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 Pewne rzeczy... nie mają sensu dla nas, ale jest to na przykład tradycja. Nie wiem, czy jesteście w stanie dojrzeć na końcu tej perspektywy. No ja nie jestem. Właśnie tu jest tak z tymi kanałami Mekongu, że one się ciągną przez wiele, wiele kilometrów cały czas prosto. I w tą stronę tak samo. Ola, wygląda to, że dotarliśmy do miasta. Super. Powoli wjeżdżamy do naszego docelowego miasta. Musimy się przedostać przez kanał. Dlatego będziemy pokonywać ten most. Ejo! No kochani, jaka kulturka? Hotel! Come. Dobra, jesteśmy w hotelu. Próbuję się dogadać z panią, żeby zobaczyć pokój. Tymczasem Ola. Ola, jak ci jest na tych wygodnych ławkach? Bardzo fajnie. Idź z panią. Wiesz co, jak mam iść z panią, a tam stoją nasze rowery. Wstaję. To weź proszę patrzę, nie? Dziękuję. Ciemność, widzę ciemność.
Całkiem sensownie. Na pierwszy rzut oka oczywiście. O, nawet w miarę przyjemny. Jest ciepła woda. And this one, high? Ten będzie za 200 tysięcy wietnamskich dongów. To chyba zostanie. Ja się już czuję trochę zmęczony, myślę ona, że ty również, więc zostaniemy w tym... No zostaniemy po prostu tutaj. Kosztuje 200 tysięcy, internet śmiga nieziemsko, bo ponad 30 megabitów jest transfer i teraz pytałem panią, gdzie mamy zaparkować rowery i pani powiedziała, że gdzieś tam. Prawdopodobnie tutaj jest po prostu parking. Idziemy teraz na papu, ale zgłodniałam. Mariusz ma jakieś teraz problemy żołądkowe, cholera, ja nie wiem co jest 5. Mam nadzieję, że chłop wydobrzeje za chwilę, jak go zobaczy zupę. A ja na pewno wydobrzę, jak zobaczę zupę, bo jestem bardzo głodna. Tak, jak skończą mi się skurcze żołądkowe, to chętnie coś zjem, ale póki co nic nie jem. Jesteśmy na zupie znalazłam akurat fo. Nie, smacznego. No, dzięki bardzo. Sorry, no, Mariusz, że niestety ty nie możesz. No, ale mój Boże. Fatum, to jest jakiś fatum. Kochani, dzięki za oglądanie. Czekamy na komentarze z waszej strony. Dajcie lajki. Kciuki w górę. I zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Buźki wielkie, cześć, do jutra. A do jutra, do następnego vloga, pa. Do poniedziałku, albo do piątku. Ola zajada zupę fo, a ja zajadam sam wywar i zwykły ryż. Plain rice. Mam nadzieję, że to mnie postawi na nogi i skurcze kiszek się skończą. Pokazuję pupkę przy okazji.